Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. I jesteśmy z powrotem. Karolina Opolska i prokurator Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Jeśli byli tu Państwo wcześniej, po 21, to wiedzą Państwo, że naszą rozmowę przerwał, jak się okazało, alarm przeciwpożarowy, więc oczywiście po chwilowej konsternacji, bo naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje, oczywiście opuściliśmy budynek, przyjechała straż pożarna, wszystko sprawdziła, okazało się, że alarm był fałszywy, więc mogliśmy spokojnie i bezpiecznie wrócić do studia, więc jesteśmy znowu i wracamy do rozmowy. Dziękuję, że Państwo poczekali, bo widzę, że już sporo z Państwa wróciło do nas. No i zaczęłyśmy tę naszą rozmowę, żeby nie przedłużać i się jak najwięcej zdążyć powiedzieć w tym czasie. Od sprawy prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który nie przyjmuje do wiadomości faktu, że jego przywrócenie ze stanu spoczynku przez poprzedniego prokuratora generalnego, czyli Zbigniewa Ziobrę, no nie było skuteczne, mówiąc wprost. Było bez podstawy prawnej, może tak powiedzmy wprost, i nastąpiło zwykłym, najprawdopodobniej pismem, tego samego dnia, kiedy pan prokurator Barski taki wniosek o powrót z tej prokuratorskiej emerytury do czynnej służby prokuratorskiej złożył. Ten wniosek został uwzględniony i został on powołany na stanowisko, funkcję prokuratora krajowego. Natomiast co jest istotne? Istotne jest, że powrót pana prokuratora Barskiego do prokuratury nastąpił po prawie 12 latach pozostawania poza firmą, na emeryturze. Nastąpił nie ze dlaczego względu... właściwie, dlaczego wtedy Zbigniew Ziobro zdecydował się, żeby po 12 latach, które prokurator Dariusz Barski spędził w stanie spoczynku, przywrócić go do czynnej służby? Mówimy już o drugiej połowie 2022, a więc jest to okres, kiedy zbliżają się wybory. Kiedy... To był 16 lutego 2022, dokładnie. No to, a to ten czas jednak szybko płynie. Rzeczywiście, natomiast już wtedy pojawiły się takie jakby podejmowane przez Zbigniewa Ziobro działania mające na celu zabezpieczenie jego wpływu w prokuraturze na wypadek, gdyby zabrakło właśnie jego na stanowisko prokuratora generalnego. Tak, aby każdy przyszły prokurator generalny siłą rzeczy był tak silnie związany z prokuratorem krajowym, że bez jego zgody, bez jego decyzji, no nie mógłby w sposób faktyczny kierować prokuraturą. I tak naprawdę te zmiany, one potocznie były określane zabetonowaniem prokuratury, miały na swoim celu takie obudowanie różnego rodzaju przepisami, przepisów ustrojowych prawa o prokuraturze, aby osoby powołane przez Zbigniewa Ziobro, na przykład zastępcy prokuratora generalnego, ci sami zastępcy, którzy teraz wystąpili niejako przeciwko prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi, po prostu zachowali swoje wpływy w prokuraturze, decydowali o najważniejszych kwestiach, głównie o kwestiach kadrowych, o powołaniach na kierownicze stanowiska. Więc no to jest takie, bym powiedziała, przelanie kompetencji z naczelnego organu prokuratury, którym jest właśnie prokurator generalny, na prokuratora krajowego, ale nie dla usprawnienia funkcjonowania tej instytucji, nie dla jakichś organizacyjnych korzyści, tylko wyłącznie w celach politycznych. Bo Dariusz Barski to nie są żadne plotki ani niepotwierdzone informacje, jest po prostu również bliskim znajomym Zbigniewa Ziobry, wręcz, jeśli dobrze pamiętam, był chyba świadkiem na jego ślubie, czy to w każdym razie te powiązania towarzyskie są też dosyć ścisłe. I może jeszcze wejdę w słowo, przypomnijmy, że również startował z list PiS-u do Sejmu, dostał się i tylko z uwagi na fakt, że nie można łączyć mandatu posła z funkcją prokuratora, jego mandat poselski został wygaszony. Podobnie zresztą jak mandat poselski ówczesnego prokuratora Bogdana Święczkowskiego, no teraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i po tym, co po tej decyzji w piątek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, która tu warto podkreślić, nie jest odwołaniem prokuratora krajowego. Od początku zaczęły się
kontrowersje, tak to nazwijmy delikatnie, wokół tej sprawy. I na przykład dzisiaj prokuratora krajowa wydała, dzisiaj rano, wydała taki komunikat, który też, no, nie cytując całego, w skrócie mówi o tym, że teraz prokuratorzy, którzy wykonują czynności w prokuraturze krajowej i innych jednostkach prokuratury, będą wykonywali i realizowali wyłącznie zarządzenia i wytyczne pozostałych wymienionych w zarządzeniu zastępców prokuratora generalnego, w tym Krzysztofa Sieraka, Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda oraz Beaty Marczak. Czy ja to dobrze rozumiem, że ten komunikat mówi po prostu o tym, że teraz prokuratorzy nie będą wykonywali poleceń prokuratora generalnego Adama Bodnara za to, że no właśnie zdecydował, że no właściwie nie zdecydował, no zwrócił uwagę na to, że przywrócenie Dariusza Parskiego do służby no właściwie nie wydarzyło się i będą tylko wykonywali polecenia lojalnych wobec Zbigniewa Ziobry jeszcze zastępców. Jeżeli pani redaktor mnie pyta, czy prokuratorzy będą wykonywali właśnie to zacytowane zarządzenie... No bo rozumiem, że to o to chodzi w tym zarządzeniu, tak? Tak, ale pytanie jest, czy będą wykonywali, czy dostali takie polecenie. No właśnie. Różnica jest no zasadnicza, tak. Bo takie polecenie rzeczywiście zostało wydane. Natomiast no nie ma żadnej podstawy prawnej, aby wyłączyć kompetencje prokuratora generalnego, jego naczelnego organu prokuratury. Kompetencje wynikające z ustawy Prawo o prokuraturze, tego rodzaju zarządzeniem, co do którego ja nie mam go teraz przed sobą, ale no podstawa prawna, jeśli w ogóle jakaś została podana, to na pewno jest ona wątpliwa w tym sensie, że jest sprzeczna z zapisami ustawy Prawo o prokuraturze. Natomiast to jest już któryś kolejny komunikat, któreś kolejne oświadczenie ze strony czy zastępców prokuratora generalnego, czy prokuratorów regionalnych, czy naczelników zamiejscowych wydziałów do walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. I to brzmi bardzo poważnie, jak tego słyszymy. Natomiast jak przełożymy to na konkretne osoby, to mamy do czynienia z 7 zastępcami prokuratora generalnego, z 11 prokuratorami regionalnymi i 11 naczelnikami tych właśnie zamiejscowych wydziałów prokuratury krajowej. Czyli, no dodajmy sobie szybko, 11 plus 11, 22 plus 7, 29 osób, dobrze? Liczę tak. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której 30 prokuratorów prokuratury krajowej, bądź posiadających tytuły prokuratorów prokuratury krajowej, no wypowiedziało, że tak powiem kolokwialnie, posłuszeństwo prokuratorowi generalnemu, który, jeszcze raz podkreślę, jest naczelnym organem prokuratury, zgodnie z obowiązującym prawem ustawy Prawo o prokuraturze, tym prawem, które zostało wdrożone w życie, napisane przez Zbigniewa Ziobrę. Oczywiście dążymy do jego zmiany, żeby prokuratura nie funkcjonowała na tych dotychczasowych bardzo złych zasadach, no ale jest to prawo formalnie obowiązujące. Więc jeżeli z jednej strony mamy 30 osób, które, i tu ja nie mam osobiście żadnych wątpliwości, że nie występują w imię dobra instytucji, w imię praworządności, w imię niezależności prokuratury, tego, aby ona, nie wiem, skutecznie ścigała sprawców przestępstw, tylko w obronie własnych, partykularnych interesów, własnych stanowisk, własnych wynagrodzeń i co jest chyba najistotniejsze, z obawy i to takiej no, głośno krzyczącej obawy o własną odpowiedzialność za to, co robili w prokuraturze, jakie działania podejmowali właśnie przez ostatnie 8 lat, kiedy na czele tej prokuratury stał Zbigniew Ziobro, więc z jednej strony mamy 6 tysięcy prokuratorów, z drugiej mamy 30 osób i nie dajmy się wpuścić w taką retorykę, że to jest jakby problem, który ma zasadniczy wpływ na to, czy prokuratura będzie wykonywała swoje ustawowe zadania, czy będzie właśnie ścigała sprawców przestępstw, czy jak Państwo przyjdą do prokuratury, to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostanie od Was przyjęte, czy nie. Tak naprawdę jest to oczywiście zdarzenie... Czyli to zarządzenie nie będzie miało de facto wpływu na funkcjonowanie prokuratorów w Polsce po prostu. Znaczy ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której jakiś prokurator no, nie wykona polecenia, jeśli je otrzyma od prokuratora generalnego. To jest dla mnie sytuacja niewyobrażalna. Sytuacja co gorsza, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, jest to sytuacja, która powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną prokuratora. Prokuratura jest oparta na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, a przełożonym wszystkich
prokuratorów jest prokurator generalny, więc tego rodzaju zarządzenie, które zabiera mu tą kompetencję i mówi, że od tej pory to nie można wykonywać poleceń pana profesora Bodnara, tylko należy wykonywać polecenia zastępców prokuratora generalnego, no jest w jaskrawej sprzeczności z zapisami ustawy, jest no rażąco sprzeczne z obowiązującym prawem o prokuraturze. I jeśli jakiś prokurator, no a na pewno tacy będą, bo tak jak mówię, już mamy około 30 osób, które no idą tym tokiem rozumowania, że odwołanie, o, złapałam się na tym samym słowie, to nie było odwołanie prokuratora Dariusza Barskiego, czyli jakby to stwierdzenie nieskuteczności powołania go na funkcję prokuratora krajowego nie ma mocy prawnej, to być może będą podejmowane jakieś indywidualne działania ze strony, nie wiem, prokuratorów, choćby regionalnych. Tutaj trochę dygresja. Pan prokurator regionalny w Warszawie, Jakub Romelczyk, w sobotę, w dzień wolny od urzędowania prokuratury, otworzył niejako budynek prokuratury regionalnej w Warszawie na krakowskim przedmieściu tylko po to, aby zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na właśnie pana prokuratora generalnego Adama Bodnara złożyli posłowie suwerennej Polski. No jest to rzecz skandaliczna i tak jaskrawie manifestująca upartyjnienie prokuratora regionalnego w Warszawie, że no z jego strony ja w przyszłości nie spodziewam się jakichś działań, bym powiedziała, powściągliwych, więc być może będzie to jeden z prokuratorów, którzy będą wykonywać polecenia zastępców prokuratora generalnego przy jednoczesnym ignorowaniu poleceń prokuratora generalnego, no ale tak jak powiedziałam na wstępie, jest to prosta droga do postępowania dyscyplinarnego. No tak, ale mówimy teraz o prokuratorach, natomiast tak. Prezydent Andrzej Duda również uważa, że działanie Adama Bodnara było bezprawne. I pozwolę sobie zacytować prezydenta Dudę. Dla mnie sprawą oczywistą jest, że pan Bodnar powinien cofnąć się z tej drogi bezprawia, na którą wkroczył i zaprzestać tych żałosnych działań, bo tutaj powinna być zrealizowana normalna droga prawna. No i w tej wypowiedzi Andrzej Duda powoływał się na to, że odwołanie prokuratora krajowego musi zapaść, znaczy ta procedura uwzględnia także udział prezydenta, który musi na to wyrazić zgodę. No ale faktycznie mówił o odwołaniu, a nie o stwierdzeniu nieważności przywrócenia ze stanu spoczynku. Ale zastanawiam się, co pani myśli o tym, że prezydent w ten sposób ocenia działania ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, no bo z jednej strony tak, będziemy prawdopodobnie, widzimy jak to teraz wygląda, mieć jakąś grupę prokuratorów, którzy będą nie odmawiali posłuszeństwa prokuratorowi generalnemu, no ale z drugiej strony jak prezydent mówi o tym, że te działania są bezprawne, jak Trybunał Konstytucyjny wydaje postanowienie, tymczasowe postanowienie w sprawie znowu bezprawnych działań Adama Bodnara w sprawie odwołania znowu prokuratora krajowego. A Andrzej Duda składa jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a premierem i prokuratorem generalnym. No to sprawa wygląda poważnie, no bo czy tak, prokuratura w ogóle w takiej sytuacji tak głębokiego sporu politycznego ma szansę prawidłowo działać? I to jest właśnie słowo klucz. To jest spór polityczny, to nie jest spór prawny. I bez względu na to, ile razy pan prezydent powtórzy słowo bezprawne działania prokuratora, tą frazę o bezprawnych działaniach prokuratora generalnego, to nie powoduje tego, że jeżeli mamy do czynienia ze sporem, czy o charakterze politycznym, ale takiego sporu no tutaj nie da się rozwiązać metodami prawnymi, czy mamy do czynienia ze sporem o charakterze prawnym, a to już jest jakby właściwsze zdefiniowanie tej sytuacji, bo takim sformułowaniem posługiwali się również zastępcy prokuratora generalnego. Jeżeli mamy do czynienia ze sporem, to jedyną drogą rozwiązania sporu o charakterze prawnym jest sąd. I tutaj uruchomienie Trybunału Konstytucyjnego, który działa od tak, dzisiaj bodajże rano pan prokurator Dariusz Barski złożył skargę konstytucyjną, minęło parę godzin, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz wydała postanowienie o zabezpieczeniu wyjątkowo jego. Szybko jak na działalność tak, Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach. Po kolejnych paru godzinach pan prezydent skierował wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, którego nie ma. Tu nie ma sporu kompetencyjnego, bo o ile w pierwszym momencie mi nawet wydawało się,
prawdopodobne, że pan prezydent nie odróżnia, być może na pierwszy rzut oka, tej procedury uregulowanej w ustawie, która mówi o sposobie odwoływania prokuratora krajowego od tego, co w rzeczywistości miało miejsce, czyli od stwierdzenia nieważności powołania prokuratora Barskiego do prokuratury krajowej. Natomiast kolejne wypowiedzi, kiedy już jakby i profesor Bodnar przedstawił opinie prawne, które potwierdzały zasadność, prawidłowość zajętego przez niego stanowiska, kiedy już ta debata, bynajmniej w kręgach prawniczych, jasno wyjaśniła, na czym polegało stwierdzenie nieskuteczności powołania prokuratora Barskiego do prokuratury krajowej i jak nie należy je interpretować jako odwołania tego przewidzianego ustawą z funkcji prokuratora krajowego, kiedy to rzeczywiście przepisy stanowią, że w takiej sytuacji wymagana jest zgoda prezydenta. Ja mam takie nieodparte wrażenie, w zasadzie pewność, że pan prezydent w ogóle nie odnosi się do warstwy prawnej, tylko cały czas poruszamy się w jakiejś takiej warstwie czysto politycznej. Zresztą konsekwencją, jakby dalszym ciągiem tego rodzaju wypowiedzi pana prezydenta był na przykład apel do premiera Tuska o to, aby wpłynął on na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, aby ten uwolnił z więzienia skazanych panów Kamińskiego i Wąsika. Tak, mówiąc, żeby wpłynął na swojego podwładnego, czy to jest, mamy tutaj... czy to jest prawidłowe myślenie prezydenta? Znaczy, to jest generalnie założenie, że wymiar sprawiedliwości służy wykonywania pewnej woli politycznej władzy wykonawczej. Jest to w ogóle sprzeczne z konstytucją, sprzeczne z trójpodziałem władz i jest to jakieś takie myślenie, które niestety utrwaliło się u pana prezydenta na pewno, ale utrwaliło się przez te 8 ostatnich lat, że prokuratura jest na polityczny rozkaz, że sądy również wykonują oczekiwania, spełniają oczekiwania rządzących. Nie wspominając tutaj o roli Trybunału Konstytucyjnego, który wydaje mi się, że już ostatecznie pogrzebał jakiekolwiek resztki swojego autorytetu prawniczego tą sytuacją. Ja rozumiem, że w kręgach prawników nie ma wątpliwości co do tego, że ta decyzja Adama Bodnara jest słuszna, że tutaj nie ma się do czego przyczepić, bo pojawiły się też takie pytania, skoro tak, kiedy po 15 października wiadomo było, że nastąpi zmiana w resortach, to mówiło się o tym sporo, że dzięki tej decyzji, która zapadła w sprawie prokuratora Barskiego, to ta funkcja prokuratora krajowego została, mówiąc kolokwialnie, zabetonowana. To dlaczego w takim razie potrzeba było aż październik, listopad, grudzień, 3 miesięcy, żeby dojść do tego, że prokurator Barski został w nieprawidłowy i nieskuteczny sposób przywrócony ze stanu spoczynku? Nie mówimy o 3 miesiącach, pani redaktor. Proszę sobie przypomnieć, że po tym, już po 15 października prokuratorem generalnym był pan Warchoł. Mhm. Przez 2 tygodnie, prawda? Był. Jeśli chodzi o powołanie profesora Bodnara na funkcję prokuratora generalnego, nastąpiło to 13 bodajże grudnia, więc tak naprawdę mówimy o miesiącu. Prokuratura, sądownictwo, więziennictwo, to wszystko jest gestia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Ja bym chciała oczywiście, żeby pan prokurator generalny miał wszechmoce i był w stanie ogarnąć to wszystko, o czym musi zadecydować, czy musi rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Natomiast tak naprawdę mamy miesiąc, jedynie miesiąc faktycznego urzędowania przy permanentnym oporze ze strony prokuratury krajowej, kiedy to wnioski o nadesłanie określonych dokumentów były realizowane przez wiele dni, kiedy udzielano cząstkowych odpowiedzi, więc ja tutaj nie widzę żadnej zwłoki i nie widzę żadnego jakby powodu do czynienia zarzutów prokuratorowi generalnemu, profesorowi Bodnarowi, że dokonał właśnie, ustalił te okoliczności w pierwszym miesiącu swojego urzędowania tak naprawdę. Tu nie ma żadnej zbędnej zwłoki. I rozumiem, że tak jak pytałam na początku, prawnicy, prokuratorzy nie mają wątpliwości, że ta decyzja jest jak najbardziej zgodna z literą prawa.
Nie mamy, znaczy ja osobiście nie mam, przekonują mnie zwłaszcza opinie prawne, które prokurator generalny przedstawił, ale prawo to jest taka dziedzina, że tutaj nie zawsze 1 plus 1 równa się 2, więc ja dopuszczam możliwość, że strona przeciwna wysunie konkretne argumenty prawne, że nie jest tak, jak przyjął czy założył prokurator generalny, ale wówczas należy po prostu z tym sporem prawnym pójść do sądu i sąd będzie ważył argumenty jednej strony, argumenty drugiej i podejmie właściwą decyzję. To ja teraz na chwilę oddam głos naszym widzom, którzy są bardzo aktywni i bardzo się cieszę, że Państwo po tej przerwie niewymuszonej na nas przez alarm przeciwpożarowy wrócili Państwo i są Państwo z nami. Wysyłają nam Państwo super naklejki. Pan Karol Cierak, Arek on two wheels, Piotr Olczyk z żartobliwym komentarzem dotyczącym alarmu, EPZ, Katarzyna Lidwin, Maciej Kamiński, Kamila Witosławska z komentarzem: jestem bardziej przerażona niż kiedy rządził PiS, decyzja Trybunału jest już jasna i co dalej. Pozdrawiam, poproszę o słowa, które dadzą nam siłę. Poncjusz Piłat z pozdrowieniami, super naklejka. Agnodar, Anna Z, która pozdrawia nas serdecznie z Oslo. A pani Marta pyta, i pozwolę sobie pani prokurator to pytanie przekazać, dlaczego w Polsce mamy prokuratora generalnego i prokuratora krajowego? Czy to nie może być jedna osoba? Czemu zostało to w ten sposób podzielone? Pytanie do Zbigniewa Ziobro. Ustawa Prawo o prokuraturze wprowadzająca właśnie po pierwsze ponownie łącząca funkcję prokuratora generalnego z funkcją ministra sprawiedliwości, jak również kształtująca prokuraturę krajową ze stojącym na jej czele prokuratorem krajowym, to jest dzieło, to jest ustawa autorstwa Zbigniewa Ziobry. Obowiązuje od roku 2016. I tak jak zapowiedział pan profesor Bodnar, do końca tego tygodnia będą przedstawione już publicznie założenia nowej ustawy Prawo o prokuraturze i osobiście mam nadzieję, że będzie ona sprawnie i szybko procedowana przez posłów. No i dalej to już jest gestia pana prezydenta, czy zgodzi się, czy będzie ją wetował. To jeśli nawiązała pani do pana prezydenta, być może wrócimy jeszcze do sprawy prokuratora Barskiego, no ale mamy cały czas wciąż budzącą duże emocje sprawę pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy wciąż przebywają w tej chwili w zakładach karnych, dwóch różnych zakładach karnych, co prezydenta Dudę zaskoczyło. Prezydent Duda podkreśla, że chciałby, żeby panowie jak najszybciej wyszli na wolność i apelował do Adama Bodnara, to jeszcze było przed tym sporem z Dariuszem Barskim, chociaż wydaje mi się, że ostatnio też apelował, żeby umożliwił Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu opuszczenie więzień, a jednocześnie... Uwolnienie z zakładów karnych. To uwolnienie jest, tak, z zakładów, uwolnienie. Tak, uwolnienie z zakładów karnych. A jednocześnie prezydent mógł zastosować akt łaski na podstawie artykułu 139 Konstytucji i doprowadzić do tego, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik właściwie niemal od razu mogliby zakłady karne opuścić. Czym się różni ta procedura, którą wszczął, czyli ta procedura ułaskawieniowa, od tej procedury, którą twierdził, że zastosował w 2015 roku. W 2015 roku pan prezydent uwolnił wymiar sprawiedliwości od konieczności rozpoznawania sprawy panów ministrów Wąsika. Tak, taka była argumentacja wtedy. I to było zdarzenie bezprecedensowe. Zostały ułaskawione dwie osoby przed prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym ich winę, a więc de facto ułaskawiono osoby niewinne od strony formalnej, formalno-prawnej. I oczywiście ten akt z roku 2015 w żaden sposób nie może być uznany za ułaskawienie w rozumieniu cytowanego przez panią redaktor. Tak, ale to o tym jeszcze panią prokurator zapytam, ale bardziej chodzi mi o to, czym się różni ta procedura, którą chciał wtedy prezydent zastosować i którą stosował już kilkukrotnie. Właściwie jego poprzednicy też i nawet kiedy sprawdzałam w tej chwili dokładnych liczb, nie pamiętam, ale kiedy sprawdzałam tę liczbę ułaskawień, to póki co prezydent Andrzej Duda ma najmniejszą liczbę ułaskawień z dotychczas po 89 roku prezydentów polskich. Chodzi mi o to, czym się różni ta procedura,
którą wszczął teraz od tego klasycznego prezydenckiego aktu łaski? To ja może zacznę od końca, bo to jest prostsze. To klasyczne prezydenckie prawo łaski to jest prerogatywa prezydenta, który w zasadzie nie musząc uzasadniać tej swojej decyzji, nie musząc się w żaden sposób tłumaczyć, podejmuje decyzję o tym, że osoba prawomocnie skazana wyrokiem sądu następuje zatarcie tego skazania. Może ona nadal twierdzić, że jest osobą niekaraną. I ta decyzja może być podjęta przez prezydenta na wniosek bądź samego skazanego, bądź osób jego najbliższych, bądź z własnej inicjatywy. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnych formalnych ograniczeń. Natomiast to, co się dzieje aktualnie, czyli ten wniosek złożony do niego, do pana prezydenta przez żony pana Kamińskiego i pana Wąsika, jest procedowany w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego. Jakie tego są konsekwencje? Ten wniosek o ułaskawienie jest przekazywany do sądów, które w tej sprawie wydawały wyrok. Do sądu pierwszej instancji, to był sąd dla miasta stołecznego Warszawy, i dla sądu drugiej instancji, który rozpoznawał apelację od wyroku skazującego w pierwszej instancji. Czyli każdy z tych sądów, i na to są również określone w prawie terminy, nie później niż 2 miesiące, powinien wydać opinię o tym, czy wniosek skierowany przez pana prezydenta zasługuje na uwzględnienie. W tej procedurze również prokurator się wypowiada, zajmuje takie stanowisko, czy właśnie skierowany wniosek powinien, czy nie powinien być uwzględniony. I tu rozstrzygane są różnego rodzaju okoliczności. Tak, o ile w tej pierwszej procedurze nie ma żadnych formalnych warunków przychylenia się do takiego wniosku, tak, jeśli chodzi o tą procedurę, która dzieje się teraz, są określone wymogi prawne, które muszą być spełnione. W szczególności muszą właśnie zachodzić pewne szczególne okoliczności. Szczególne okoliczności, za które kodeks uznaje na przykład jakąś wyjątkowo ciężką sytuację skazanego. Takie względy humanitarne. Krótki okres pozostały do zakończenia odbywania kary. I tak jak powiedziałam, najpierw sąd pierwszej instancji taką opinię wydaje, później sąd drugiej instancji, bo tu mamy do czynienia z sądami dwóch instancji, które orzekały w sprawie. I te opinie mogą być bądź pozytywne, bądź negatywne. Jeżeli choć jedna z tych opinii będzie pozytywna, wówczas jest ona przekazywana do prokuratora generalnego, który z własnym stanowiskiem przekazuje ją następnie prezydentowi. Jeśli będą natomiast dwie negatywne opinie, to ta procedura się kończy. Ten wniosek nie wróci już do pana prezydenta, ponieważ dwie negatywne opinie sądu powodują, że cała ta ścieżka się kończy i wniosek zostaje nieuwzględniony. Ale to czy znajduje pani jakieś logiczne powody, dla których prezydent, który cały czas podkreśla, że zależy mu na tym, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jak najszybciej znaleźli się na wolności, zastosował tę właśnie procedurę? Czy ona na przykład, nie wiem, daje jakąś szansę na zachowanie mandatu, czy jest jakaś pewniejsza z punktu widzenia litery prawa? No pytam, bo szukam powodów, no bo mamy z jednej strony te deklaracje, że jak najszybciej, że natychmiast, że to są krystalicznie uczciwi ludzie, a z drugiej strony prezydent sięga po dużo bardziej skomplikowaną i długotrwałą procedurę. Znaczy deklaracje są sprzeczne z tą ścieżką, którą pan prezydent wybrał. To znaczy ja osobiście będę broniła tej ścieżki kodeksowej. Ona jest długa, ale jest to ścieżka transparentna. Ona daje możliwość wypowiedzenia się sądom, prokuratorowi, sprawdzenia wielu okoliczności, sprawdzenia zachowania skazanych, opinie penitencjarne często o nich również są zasięgane, czyli jak sprawują się i zachowują w zakładach karnych. Więc tutaj jakby ważone są różnego rodzaju okoliczności, zanim zostanie podjęta ta decyzja o ewentualnym ułaskawieniu. No bo kara wymierzona za popełnienie przestępstwa powinna mieć charakter pewny. Nie, że skazany przestępca będzie się spodziewał, że od tej kary zostanie uwolniony. To jest sprzeczne z celami kary. Natomiast ta prerogatywa prezydencka, od której zaczęłyśmy, no to jest pewne taki relikt jeszcze z czasów, gdzie monarcha mógł darować winę. Tak, dokładnie, był król, był monarcha i tą swoją Bożą łaskę, która na niego, że tak powiem, z góry przeszła, mógł następnie właśnie uwalniać innych od odpowiedzialności karnej. To jest relikt, tak naprawdę. Ale z tego reliktu prezydent już korzystał.
I tak jak pani redaktor zauważyła, nie on, ale również wszyscy... Tak. To jest w ogóle, bym powiedziała, pewien temat do dyskusji publicznej. Czy taka instytucja w ogóle powinna być zachowana i taka prerogatywa prezydencka powinna być zachowana i przewidziana konstytucją? Bo tak jak mówię, no troszkę już jakby od czasów monarchii i monarchii absolutnych odeszliśmy. Natomiast zaczęliśmy od tego, że no, prezydent wybrał najgorszą z możliwych ścieżek, z tych dwóch ścieżek. Jeśli chodzi o długość, jeżeli mówimy o jego deklaracjach i że oczekuje natychmiastowego uwolnienia tych panów z zakładu karnego, oczekuje, że premier wpłynie na ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, że zarządzi przerwę w wykonaniu kary, czy też w ogóle natychmiast poleci ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych, no to oczywiście pytanie jest w drugą stronę, dlaczego sam nie zastosował prawidłowo prawa łaski. Dlaczego jakby podnosi te no, nieskuteczne prawnie argumenty, że to ułaskawienie w cudzysłowie, którego dokonał w 2015 roku, było skuteczne. Ale tak, to prezydent cały czas pozostaje przy tym zdaniu, że ułaskawienie z 2015 roku było skuteczne. Wtedy, kiedy na tym wystąpieniu razem z żonami panów Wąsika i Kamińskiego mówił, że właśnie na prośbę pań przychylił się i wszczyna tą procedurę, podkreślał, że jego zdaniem, to właściwie nie jego zdaniem, że ułaskawienie z 2015 roku było podręcznikowym ułaskawieniem, że było skuteczne. I była też taka ciekawa wymiana zdań, ponieważ prezydent, który domaga się od ministra sprawiedliwości, który faktycznie mógłby skrócić tę, mógłby przerwać karę, chyba to była pani Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, ale być może była to pani Grażyna Bandych, Ignacka Bandych, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, w każdym razie któraś z pań z kancelarii, zapytana przez dziennikarza, czy gdyby minister Bodnar zdecydował się na skrócenie tej kary, przerwanie tej kary, to czy prezydent wtedy zastosuje akt łaski? Odpowiedziała, akt łaski prezydenta z 2015 roku jest w mocy, więc to jest w ogóle konstrukcja bardzo skomplikowana. Nie, pani redaktor, przepraszam, że wiedzę, ta konstrukcja jest bardzo prosta. Pan prezydent, nie wiem, uchyla się od jakiejś odpowiedzialności za to, aby teraz właśnie... To inaczej, robi się z tego strasznie skomplikowaną narrację, która jest trudna do zrozumienia. I teraz zastanawiam się, i tutaj pozwolę sobie zacytować jednego z naszych widzów, bo to jest bardzo dobre pytanie, bo może o to chodzi w tym wszystkim. Czy którakolwiek z procedur w jakiś sposób zastosowanych pozwala pozostawić mandat poselski? Pan Lucyś o to pyta. I ja również o to pytam. Nie, to znaczy to już jest temat, który został zakończony z chwilą wydania wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który prawomocnie... Czyli 20 grudnia zeszłego roku. Tak, który prawomocnie uznał winny panów Kamińskiego i Wąsika, stracili oni tak zwane prawo wybieralności, to znaczy osoby, które są skazane na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego, nie mają prawa wybieralności, a więc utracili oni w tym dniu mandaty. To, co później, bo teraz rozszerzę troszkę ten temat, to, co później zainicjował marszałek Sejmu, całą procedurę zmierzającą do wygaszenia mandatu, jest to procedura, która nie ma wpływu na to, że pan Kamiński i pan Wąsik posłami już nie są. Procedura wygaszenia mandatu ma służyć jedynie temu, aby te opróżnione funkcje poselskie zostały objęte przez kolejne osoby, które w wyborach do parlamentu startowały. Więc to są zupełnie, nie ma jakby znaczenia i nie ma związku, a tym bardziej ta procedura ułaskawieniowa prowadzona obecnie, w żaden sposób nie ma wpływu na to, czy panowie Kamiński i Wąsik odzyskają niejako swoje mandaty poselskie. Nie ma takiej prawnej możliwości. No tak, ale na przykład Mateusz Morawiecki, zacytuję, po opuszczeniu więzienia Kamiński i Wąsik będą mieli prawo zasiadać w Sejmie, będę chciał ich do Sejmu wprowadzić, stwierdził były premier. Andrzej Duda też twierdzi, że panowie są cały czas posłami. Ale to my nie Dlaczego? Czy są jakiekolwiek podstawy do tego twierdzenia?
Czy to ułaskawienie na przykład z 2015 mogłoby być taką... Bo ja szukam jakiegoś logicznego wytłumaczenia, próbuję się postawić trochę w roli adwokata diabła, że na przykład być może to jest taka narracja, że skoro w 2015 roku ten akt łaski pojawił się przed prawomocnym wyrokiem, to tak naprawdę tej winy nigdy nie było, bo ta wina nigdy nie została prawomocnie orzeczona. I prezydent, który uwolnił wymiar sprawiedliwości od tego ciężaru, spowodował, że przez to, że wina nie została nigdy prawomocnie orzeczona, panowie są tak naprawdę niewinni. Tylko że prezydent nie ma uprawnień i nie ma prawa uwalniać nikogo z wymiaru sprawiedliwości. Tu jest jakby kwintesencja tego wszystkiego. Znaczy, ja przyznam szczerze, że tak również bawiąc się w adwokata diabła, zrozumiałabym sytuację, w której pan prezydent trwa przy tym swoim błędzie prawnym, tak to określę, czyli tej decyzji, którą podjął w 2015 roku, ale nie robi nic więcej. Natomiast on mimo wszystko z niewiadomego powodu skierował wnioski o ułaskawienie do procedury przewidzianej kodeksem, będąc jednocześnie i podkreślając na każdym kroku, że przecież to jego ułaskawienie z 2015 jest ważne, no to jest tutaj, to już nawet nie trzeba jakiejś wiedzy prawniczej, albo jedno, albo drugie, a tu jest jedno i upiera się pan prezydent, że jego racja, jego argumenty są słuszne, podręcznikowe ułaskawienie, jak pani zacytowała, ale mimo wszystko nadaje tej samej sprawie bieg w 2023 roku, w zasadzie czwartym, trzecim, Boże, gubię się, czwartym. Już jest, tak, czwarty, już jest czwarty. Tak. Tak jakby sam nie był przekonany, czy to, co zrobił w 2015 roku było słuszne, czy nie było słuszne. Mówię tylko z punktu widzenia prawnego. Natomiast ta cała narracja, to zacytowaną wypowiedź pana byłego premiera Morawieckiego, no to jest już czysta polityka. Czysta polityka. Ale wymierzona w co, pani zdaniem? Mi się wydaje, że ciągle jakby nie dotarło do tej partii politycznej reprezentowanej przez właśnie pana Morawieckiego, czy no obóz, z którym również pan prezydent jest związany, że wynik wyborczy był jednoznaczny i odsunął ich od władzy. To jest jakby, to już ja próbuję sobie to tak po ludzku wytłumaczyć, ponieważ tutaj nie ma żadnego nawet śladu argumentu prawnego na to, co ci panowie prezentują w opinii publicznej. I bardzo trudno jest z tego rodzaju, bo opiniami decydować, no bo jeżeli ktoś staje i mówi, że w mojej ocenie pan Kamiński i pan Wąsik są posłami, to ja nie mam na to żadnego argumentu, bo argument jest prawny jeden. Przepisy ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi, że oni już posłami nie są. No ale na to staje ktoś i mówi, ale w jego ocenie to tak wcale nie jest. Ale mamy teraz taką sytuację, w której mamy Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który na przykład w 2023 roku uprzednio dosyć długo tę sprawę przetrzymując i nie rozpatrując, ostatecznie uznał, że prezydent miał prawo do aktu łaski w 2015, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która podejmuje decyzje zgodnie z oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości. Mamy prezydenta, najważniejszą osobę w państwie, prezydenta, który, strażnika konstytucji. To strażnika konstytucji, który też ma bardzo silny pogląd na przykład na sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w tym właśnie ten, że oni są posłami i że są osobami krystalicznie uczciwymi. No i z drugiej strony mamy obecnego ministra sprawiedliwości, mamy całą społeczność prawników, ekspertów, byłych przewodniczących Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezesów Sądu Najwyższego i tak dalej. I teraz zastanawiam się, czy w tym sporze, oczywiście nie z punktu widzenia litery prawa, tylko z punktu widzenia odbioru społecznego, fakty mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Czy teraz obywatel podejmuje decyzję, kto ma rację, wyłącznie tożsamościowo? To znaczy, jeśli jestem wyborczynią Prawa i Sprawiedliwości, to zgadzam się z opinią prezydenta Dudy jako prawnika, zgadzam się z opinią Julii Przyłębskiej, zgadzam się z opinią Krystyny Pawłowicz w Trybunale Konstytucyjnym, a jeśli jestem wyborczynią którejś z partii, które w tej chwili tworzą koalicję rządzącą, no to zgadzam się z tymi opiniami, które przedstawia teraz pani prokurator. I czy to w ogóle jest sytuacja, w której jesteśmy w stanie jakoś z tego bałaganu wyjść?
takiej warstwie abstrakcyjnej to rzeczywiście to poczucie takie tożsamościowe jest bardzo silne. To znaczy, jeżeli uznajemy za autorytety określone osoby, to siłą jakby rzeczy podzielamy również ich argumentację, jesteśmy przekonani, że właśnie te argumenty, te osoby prezentują jedyny, prawdziwy, uzasadniony pogląd czy spojrzenie na rzeczywistość. Ale to jest pewna warstwa generalna. Natomiast jakby schodząc troszkę w dół z tego, co pani redaktor powiedziała, czy ja mogę sobie uznawać wyrok sądu mnie dotyczący? No niestety nie. O właśnie. No bo teraz mamy też sytuację, w której jest obywatel, który staje przed wymiarem właśnie sprawiedliwości i wcale niekoniecznie dlatego, że popełnił jakieś przestępstwo, ale na przykład ma sprawę spadkową, albo się rozwodzi, albo ma sprawę dotyczącą alimentów i zapada wyrok i ten obywatel mówi, nie, mnie ten ja go nie uznaję. No właśnie, a czy możemy tak? No nie możemy. A dlaczego nie możemy? Bo mamy tylko jeden legalny porządek prawny. Ta cała, ten chaos informacyjny, te manipulacje w postaci, ja uważam, że pan poseł Kamiński i Wąsik są krystalicznymi osobami i nigdy mandatów poselskich nie utracili, czyli jest to de facto negacja wyroku sądu, wyroku zapadłego w imieniu Rzeczpospolitej, wyroku, który zapadł na podstawie wszechstronnego materiału dowodowego, o którym nie ma pojęcia ani pan prezydent, chociaż teraz może bardziej, bo miał wgląd w akta sprawy w związku z tym wnioskiem o ułaskawienie, jeśli się z tymi aktami oczywiście zapoznał. Więc powiedzmy to identyfikowanie się z racją jednej bądź drugiej strony, no ono w takiej warstwie werbalnej czy takiej dyskusji przy kawie, jak sobie prowadzimy, to da się obronić. Natomiast jeżeli chodzi o załatwienie konkretnych spraw, rozwodu, podziału majątku, nie wiem, mandatu, który trzeba zapłacić albo przed przyjęciem, którego się bronimy, no to mamy jedyny przewidziany prawem, ustawami i konstytucją porządek prawny i musimy się do niego zastosować. Czym jest prawo? Prawo to jest pewien regulator stosunków społecznych. Chodzi o to, żeby kiedy jesteśmy w sporze z inną osobą, czy z organem władzy, czy no nie wiem, z pracodawcą, to idziemy do sądu, żeby on ten nasz spór rozstrzygnął, a nie wyjmujemy kij baseballowy i obijamy drugą stronę i na zasadzie kto z nas zwycięży, tego racja. Właśnie prawo ma zapewnić nam pewne bezpieczeństwo, że będąc w sporze idziemy do sądu, który jakby godzi nasze racje. Jeżeli się z nimi nie zgadzamy, mamy drogę odwoławczą, zaskarżamy czy składamy apelacje. Tego rodzaju dyskusje, jakie zaczynamy teraz prowadzić, posługując się argumentami czy pana prezydenta, proszę mi uwolnić z zakładu karnego panu Wąsika i Kamińskiego, czy cytowany tutaj były premier Morawiecki, ja uważam tych panów za nadal posłów, no są to właśnie tego rodzaju argumenty na zasadzie ja mam rację, bo nie wiem, jestem osobą medialną, powiem to publicznie i ma być tak, jak ja chcę. No niestety mamy przepisy, mamy regulacje prawne. Problem jakby jest szerszy, że przez tych ostatnich parę lat zdewastowaliśmy autorytet wymiaru sprawiedliwości, że tak naprawdę o ile powiedzmy teraz sobie możemy podyskutować, czy uznajemy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie za obowiązujący, czy nie, ale to jest taka luźna dyskusja, tak ten wyrok jest i jest on obowiązujący i każdy obywatel, który przed tym sądem stanie, nie może później wyjść na ulicę i powiedzieć, ja to tak w zasadzie tego wyroku nie uznaję. No tylko, że obywatel, który nie uzna wyroku na przykład dotyczącego mandatu, którego nie zapłacił, prędzej czy później stanie w obliczu tego, że komornik wejdzie mu na konto i zablokuje mu konto i ten mandat ściągnie, czy tego chce, czy nie chce. No podobnie, nie wiem, w sprawach spadkowych i tak dalej. A tymczasem Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, rozumiem, prędzej czy później areszt, zakłady karne opuszczą i wtedy Mateusz Morawiecki, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wprowadzą ich na rugbystę do Sejmu, otaczając się z wyciągniętymi legitymacjami poselskimi, więc to jest absolutnie dysonans poznawczy i zastanawiam się, jak ta sytuacja wpłynie na i tak niezbyt silny autorytet w ogóle wymiaru sprawiedliwości w tej chwili w Polsce. Wszyscy są równi wobec prawa i tak stanowi nasza konstytucja. Ale potem patrzymy na rzeczywistość, która się nam trochę rozjeżdża. Ale
Co aktualnie rozjechało nam się, jeśli chodzi o sprawę Kamińskiego i Wąsika? No oni rzeczywiście siedzą w zakładach karnych, ale po ich stronie stoi na przykład prezydent, stoi były premier i słyszymy z wielu źródeł, że to są osoby uczciwe, krystalicznie czyste, więźniowie polityczni i że są posłami i my teraz zrobimy wszystko, żeby nie do tego Sejmu weszli. I chwała im za to, że stoją po stronie swoich, że tak powiem, współtowarzyszy, członków partii, do której wszyscy razem należą. Ale tak samo za, nie wiem, skazanym Kowalskim będzie stała jego rodzina, znajomi być Dlatego, może. Że rodzina nie ma takiego Ale możliwości, jak żony panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, które pójdą do prezydenta i prezydent zastosuje, będzie wszczynał proces ułaskawieniowy. Ja zupełnie inaczej na to patrzę. Każda rodzina ma prawo wystąpienia do prezydenta o ułaskawienie skazanego. Każdy, czy sam skazany, czy osoby dla niego najbliższe mogą do prezydenta o takie ułaskawienie wystąpić. Natomiast problem jest, jak organy władzy w tych sytuacjach się zachowują. I mamy przykład, jak zachowuje się pan prezydent. Pan prezydent postawił tutaj, że tak powiem, dobro nie wszystkich, nie społeczeństwa jako takiego ładu, jakiegoś bezpieczeństwa prawnego, czy właśnie konstytucji, który powinien być strażnikiem na pierwszym miejscu, a stawia niestety w mojej ocenie na, jako wyznacznikiem jego działań jest interes obozu, z którym jest związany, partii, z którą jest związany. Natomiast jeśli chodzi o to, jak powinno być, i ja mam nadzieję, że właśnie tak będzie, są prawomocne wyroki, skazujące na kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat. Każdy skazany może się ubiegać na przykład o przedterminowe zwolnienie z aresztu, z zakładu karnego, które może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu połowy kary, czyli i nie krócej niż rok, czyli tutaj za rok ewentualnie sami skazani Wąsik i Kamiński mogliby się ubiegać o przedterminowe warunkowe zwolnienie z zakładu karnego. Mogą składać wnioski o zarządzenie przerwy w wykonaniu kary, bo każdy skazany ma takie prawo. To są przepisy kodeksu karnego wykonawczego. I to, czego ja oczekuję i mam nadzieję, że to będzie jakimś takim rygorystycznym wykładnikiem funkcjonowania organów państwa na przyszłość, to będzie to, że te procedury będą działać, że nie będzie właśnie telefonu z kancelarii prezydenta, a weźcie wy mi tam zwolnijcie Kamińskiego i Wąsika z zakładu karnego, uwolnijcie, bo mnie to sformułowanie rzeczywiście oburza. Co to znaczy uwolnić z zakładu karnego? Przecież oni tam zostali osadzeni na podstawie polecenia sądu wydanego w oparciu o prawomocny wyrok skazujący, jak każdy, kto popełniłby przestępstwo. Sytuacja jest tylko o tyle bulwersująca, że mamy do czynienia z urzędnikami państwa, z osobami, które nadużyły władzy, a są w cyniczny sposób dla takich celów czysto politycznych przedstawiani jako bohaterowie. Więźniowie polityczni. Stawiani w szeregu jednym z Andrzejem Poczobutem. Znaczy, to jest oburzające. To jest oburzające i to ja już nie będę tutaj odnosić się do pewnych wymogów prawnych, bo jest rezolucja Zgromadzenia Parlamentu Europy, Rady Europy, który mówi, kogo należy rozumieć pod tym pojęciem więźnia politycznego. Więźniowie sumienia, wolności słowa, właśnie pan Andrzej Poczobut, czy Nawalny, zapomniałam imię, Andrii Nawalny, tak? No to porównywanie tych osób z Kamińskim i Wąsikiem, którzy wyłudzali zgody sądów na kontrole operacyjne, którzy sprowokowali przestępstwo po to, by swojego oponenta politycznego złapać na rzekomym przestępstwie, na popełnieniu rzekomego przestępstwa, no to są rzeczy skandaliczne. To jest, mamy do czynienia z urzędnikami, którzy nadużyli w interesach partyjnych władzy i wszystkich przysługujących im możliwości, skorzystali z wszystkich przysługujących im wówczas możliwości prawnych. No ale to tak abstrahując. Wrócę i, znaczy, proszę Państwa, powinniśmy upraszczać pewne rzeczy. Ja rozumiem tą dyskusję, że podchodzimy z takim pesymistycznym przekonaniem i tak się nie uda. Ja cały czas stoję na stanowisku, że naprawdę mamy jedyny taki moment historyczny, kiedy naprawdę od nas, od naszych oczekiwań wobec również prokuratury, również sądów, również pana prezydenta, chociaż jest to końcówka jego kadencji, powinniśmy oczekiwać tego, że
no będziemy demokratycznym państwem prawa tak, jak stanowią przepisy. Jest to może hasło mocno abstrakcyjne, ale polega na tym, że jeżeli popełniłeś przestępstwo, to ponosisz karę, idziesz do więzienia. Nieważne, czy nazywasz się Kamiński, czy nazywasz się Kowalski. I ja naprawdę wyrażam szczere przekonanie, że tutaj nie będzie jakichś ekstra ulg dla panów Kamińskiego i Wąsika ze strony wymiaru sprawiedliwości. Natomiast to, jak to przedstawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości, no to jest rzecz zupełnie niezależna od przepisów. Nie mamy, jako prawnicy, ja nie mam wpływu na to, co kto będzie uznawał za wyrok, natomiast wiem, w jakiej procedurze do tego wyroku należy dojść, aby ten wyrok był obowiązujący, żeby mógł być skutecznie egzekwowany i mam głębokie przekonanie i w zasadzie to jest konieczność, żeby wyroki były przestrzegane bez względu na to, kogo one dotyczą. To ja teraz oddam jeszcze na chwilę głos naszym widzom, którzy wysyłają nam cały czas super naklejki. Bardzo dziękujemy. Laura Baran, dziękujemy. Tomas Mosden lub Możdżen z krytycznym komentarzem dotyczącym prezydenta. Maciej Jabłoński, pani Malina Misiowiec, Małgorzata Kukieło z komentarzem, że doskonale się słucha pani prokurator. Dziękuję. Potwierdzam. Tad STR, Paweł Kordowski, Maciej Szymański, Marcin Górecki i Alex D. Bardzo Państwu dziękujemy za te wszystkie naklejki. To jeszcze sprawa, która się nieodłącznie wiąże z zatrzymaniem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli ten no, dość zaskakujący moment, kiedy panowie spędzili prawie cały dzień w Pałacu Prezydenckim, a prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez policję i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa podczas zatrzymania właśnie panów w Pałacu Prezydenckim. Komenda Główna Policji wydała w tej sprawie komunikat, w którym informuje z całą stanowczością, że wszystkie czynności podjęte w sprawie były zgodne z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem godności osób zatrzymanych. No właśnie, pojawiają się ze strony Prawa i Sprawiedliwości głosy pełne oburzenia, mówiące o wtargnięciu do Pałacu Prezydenckiego, o porwaniu posłów i tak dalej. Czy w Pani opinii to, co się wydarzyło, było absolutnie zgodne z procedurami? Czy można się tam dopatrywać faktycznie jakichś naruszeń? No bo to był pierwszy raz w historii, kiedy policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, żeby tam zatrzymać przestępców. Ale jednocześnie zabrał głos szef Kancelarii Prezydenta, który oświadczył, że wszystko odbyło się w zgodzie z prawem, w sposób kulturalny, bez jakiegokolwiek podejrzenia przekroczenia uprawnień ze strony funkcjonariuszy, czy policji, czy Służby Ochrony Państwa. Więc tutaj mamy znowu ten sam jakby przykład na rozdźwięk tego, co się rzeczywiście stało, jakie były procedury i jak ich dochowano, z tym jaka historia, narracja na tę okoliczność została stworzona, która tak naprawdę no, nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Więc no, to postępowanie zostało wszczęte, bo zostało złożone zawiadomienie. Przyznam, że nawet nie wiem, kto złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zakładam, że byli to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jakby zakulisowe, jakby aspekt zakulisowy tej sprawy jest taki, że postępowanie jest prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie, na której czele stoi pan prokurator Mariusz Dubowski, który no nie jest bez powodu, nie został na tym bez powodu umieszczony, ulokowany na tym stanowisku, gdyż jest to jeden z funkcjonariuszy, wiernych funkcjonariuszy Zbigniewa Ziobry. Jest to prokurator, który widnieje wśród członków grupy hejtującej sędziów, tak zwanej grupy Kasta. Więc to, że pan prokurator polecił wszczęcie takiego śledztwa, no nie wydaje mi się jakby rzeczą niespodziewaną, znaczy jest to przewidywalne, tak? Wbrew niestety temu, że na czele prokuratury jest już zmiana, czyli prokurator generalny jest inny, natomiast sama prokuratura taką siłą bezwładności jakby chyba jeszcze funkcjonuje na tych starych zasadach, no i z osobami, które pochodzą, że tak powiem, kadrowo zostały obsadzone w tamtych czasach. Ale tu jakby nawiązując do tego wszczętego postępowania,
Ja nie widziałam jakiegoś publicznego oburzenia ze strony polityków PiS-u na podejmowane przez prezydenta działania, które mogą podlegać ocenie prawnokarnej jako tak zwane poplecznictwo. No właśnie, więc pojawiają się pytania na naszym czacie, w ogóle zadam je, bo pytania są dość wprost, ja zadam bardziej delikatnie, czyli co pani uważa w ogóle o całej tej sytuacji, w której prezydent przyjmuje do Pałacu Prezydenckiego osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu i można odnieść wrażenie, że wręcz ma zamiar je tam ukrywać, no przetrzymywać. Dzisiaj była publikacja Gazety Wyborczej, która Wojciech Czuchnowski opisywał tam, jaki był plan, że został im przydzielony apartament, że mieli tam zostać do czwartku i mieli stamtąd udać się na tę manifestację, która w zeszły czwartek po południu, czyli 11 stycznia się odbywała pod Sejmem, że mieli mieć tam dostarczone jedzenie i napoje. Co w ogóle pani myśli o tej sytuacji? No właśnie, my już nie tyle powinniśmy mieć wrażenie, że pan prezydent zachował się niewłaściwie, tylko no, jest to działanie, które może wypełniać znamiona przestępstwa, bo jeżeli ktoś podejmuje działania mające na celu spowodowanie uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby do tej odpowiedzialności karnej mogące być pociągniętymi, że tak trochę się zakręciłam w tym zdaniu, tego rodzaju zabiegi, właśnie zapewnienie mieszkania, no całego wiktu, opierunku czy czego tamkolwiek, no są to działania, które miały spowodować, że panowie Wąsik i Kamiński nie pójdą do więzienia, czyli nie zostanie wykonane polecenie sądu do prowadzenia ich do zakładu karnego. Polecenie, które zgodnie z prawem, na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego i to w brzmieniu takim, jakie zostało uchwalone za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, panowie Kamiński i Wąsik głosowali za przepisem, za uchwaleniem przepisu, z którego wynika jakby konieczność niezwłocznego doprowadzenia osób skazanych na karę pozbawienia wolności do zakładu karnego w celu odbycia kary. Te osoby no celowo, chcąc uniknąć osadzenia w areszcie, jeszcze zanim policja z samego rana wkroczyła do ich miejsc pobytu czy zamieszkania, aby dokonać takiego zatrzymania w celu doprowadzenia do zakładu karnego, jadą do pana prezydenta, do Pałacu Prezydenckiego na jego, na jego zaproszenie. Mamy do czynienia z fotografiami. Mamy taką pamiątkową fotografię. Znaczy, z jednej strony jest to totalny w mojej ocenie upadek autorytetu prezydenta jako tego no, najważniejszego urzędu, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. I znowu ta fałszywa narracja, że są to więźniowie polityczni. I Polska trafia na nagłówki gazet całego świata właśnie w tym kontekście, że prezydent ukrywa przestępców. No to jest coś niewyobrażalnego. Coś, z czym pewnie latami się jeszcze będziemy mierzyć, jeśli chodzi o wizerunek autorytetu prezydenta, bo to już nie chodzi o to, co zrobił pan Andrzej Duda, ale to po prostu godzi w autorytet urzędu prezydenta, tego rodzaju zachowanie. A tak przechodząc właśnie, schodząc pewien szczebel niżej, no to jest zachowanie, którego gdyby się dopuścił przeciętny Kowalski, to najprawdopodobniej już aktualnie byłby osobą podejrzaną o udzielanie pomocy. Ale to jest właśnie to, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą, czyli jak obywatel może czuć się równy wobec prawa właśnie na przykład z politykami, skoro to, o czym pani mówi, możemy mieć do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i właściwie nic się nie dzieje. I tak, i nie, bo wydaje mi się, że mamy prawo oczekiwania, nawet żądania, by politycy, wszyscy politycy, bez względu na barwę polityczną i partię, do której należą, odpowiadali na takich samych zasadach jak każdy obywatel. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, no tutaj to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo prezydent odpowiada w specjalnym trybie. On nie odpowiada przed sądem karnym i nie odpowiada przed prokuratorem, odpowiada przed Trybunałem Stanu, ale żeby go pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, musimy mieć większość 2/3 głosów Zgromadzenia Parlamentarnego, Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych Sejmu i Senatu. No i tu przechodzimy na niestety czystą matematykę, że najprawdopodobniej postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu za rażące naruszenie czy konstytucji, czy ustaw, no nie będzie możliwe ze względów takich czysto politycznych.
Ale o ile no, tutaj konstytucja stanowi, że no, prezydent no, jest tym jakby pierwszym wśród Polaków, no tak pozostali politycy takich przywilejów nie mają. To znaczy, jeśli są posłami, oczywiście korzystają z immunitetów poselskich, ale w stosownej procedurze te immunitety mogą być uchylone. I to nie jest aż takie skomplikowane. I to nie jest zupełnie skomplikowane, zresztą w najbliższym czasie nie jest powiedziane, że to nie nastąpi już jutro chyba, czy no, w najbliższym posiedzeniu Sejmu, ma być przecież procedowana sprawa uchylenia immunitetu posłowi Braunowi za to zdarzenie, plus jeszcze szereg innych z przeszłości. A więc tutaj no, te procedury, jeżeli chcemy, znaczy chcemy my, czyli w sensie politycy i posłowie w Sejmie, one stosunkowo sprawnie przebiegają. To jeszcze na koniec. Elektorat obecnej koalicji rządzącej oczekuje rozliczeń. Oczekuje tego, co się w tej chwili dzieje. Czyli, że osoby, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami sądu, faktycznie trafiają do więzienia. To jest coś, co długo nikt nie mógł uwierzyć, bo to się do tej pory nie wydarzało, przynajmniej nie na takim szczeblu. Ale z drugiej strony widzimy, że każda kolejna zmiana, każda kolejna stanowcza decyzja jest wykorzystywana jako kolejna taka reduta, kolejny mit, wokół którego można budować, no właściwie nie wiem, co można budować, no można mobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, tak było właśnie z panem Kamińskim i Wąsikiem, tak było z mediami, tak było, teraz będzie z prokuratorem Barskim. Jak pani ocenia, co będzie taką kolejną redutą, wokół której będą wezwania do protestów, wielkie słowa, nie czuję się kompetentna. Pegasus, ale to ja nie widzę tego jako takiego tematu, ja nie wiem, kogo można zjednoczyć wokół tematu Pegasusa, bo to jest ewidentnie nielegalne narzędzie do inwigilacji, które było niezgodnie z prawem wykorzystywane i nie jest wykluczone, że nadal jest wykorzystywane przez służby specjalne. No pani padła ofiarą Pegasusa właśnie. Tak, i już to jest dłuższy temat, nie mamy na to czasu, ale toczą się postępowania w tym zakresie i z mojego zawiadomienia, i wobec mnie, gdzie te dowody z Pegasusa są wykorzystywane. Będzie pani wzywana na świadka przed komisją do spraw Pegasusa? Logika wskazuje, że powinnam, ale tak jak występowałam przed komisją śledczą, znaczy przepraszam, to nie była komisja śledcza, bo Senat nie ma takich uprawnień, ale komisja senacka, która zajmowała się inwigilacją Pegasusem. Natomiast ja chcę może troszkę uprościć, bo my mieszamy warstwę polityczną z warstwami, z takimi obszarami czysto prawnymi. Ja nie wiem, jaki pomysł, i nawet przyznam szczerze, że nie specjalnie mnie interesuje, jaki pomysł na jednoczenie swojego elektoratu w najbliższych wyborach, czy samorządowych, czy do Parlamentu Europejskiego będą miały ta czy inna partia. Natomiast wiem jedno, instytucje, tak jak prokuratura, jak sądownictwo, jak media publiczne, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, który też niestety w znacznej mierze jest obsadzony nie sędziami, te instytucje muszą zacząć działać zgodnie z prawem i nie jest to w interesie elektoratu, który jest, nie wiem, zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, czy Trzeciej Drogi, czy partii opozycyjnych, tych dawnych partii opozycyjnych. To, aby te instytucje działały na podstawie prawa i wyłącznie w granicach prawa, jest w interesie nas wszystkich. I w interesie wyborcy PiSu, i w interesie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, i w interesie pana Morawieckiego, i w interesie, nie wiem, kogo by tutaj, nie wiem, pana Tuska. Nie jestem do końca pewna, czy w interesie wszystkich polityków. Jest, ale to, bo każdy jakby z polityków podchodzi do kwestii, nie wiem, czy funkcjonowania prokuratury, czy sądów, jak do pewnego łupu politycznego. Do momentu, kiedy sam nie stanie przed tą prokuraturą, tym prokuratorem, czy tym sędzią i nagle się okaże, że to nie jest sędzia właśnie, powiedzmy, z jego opcji politycznej, czy o takich poglądach, jakich on by oczekiwał. Chodzi o to, aby te instytucje funkcjonowały tak, aby każdy szedł tam i był jakby równo traktowany. To znaczy, ja naprawdę, to może trochę tak zabawnie zabrzmi, ale jestem przekonana, że ci posłowie, którzy
przez ostatnie lata tak bardzo, nie wiem, atakowali chociażby mnie, czy członków Stowarzyszenia Lex Super Omnia, dorzucając nam taką łatkę upolitycznionych prokuratorów, to czy mając świadomość, jak funkcjonują tacy prokuratorzy, jak chociażby przywołany przeze mnie wcześniej prokurator Romelczyk, mając wybór, która z tych osób ma poprowadzić śledztwo, w którym dany polityk stoi pod realną taką groźbą przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa, czy na pewno chciałby, aby jego postępowanie było prowadzone przez prokuratora, który jest na telefon, jest na polecenie swojego przełożonego, a na czele prokuratury stoi polityk, który w zależności od oczekiwań sobie wybiera, czy śledczych do prowadzenia, czy postępowania, które mają być prowadzone, a które nie. Reasumując, bo troszkę oczywiście się zaplątałam, ale chcę powiedzieć, że naprawdę naszym prawem, a z kolei obowiązkiem po stronie państwa jest zapewnienie nam takich usług publicznych, bo wymiar sprawiedliwości to też jest usługa publiczna. Mamy prawo oczekiwać, aby była ona świadczona na najwyższym poziomie, merytorycznym, na najwyższym poziomie organizacyjnym, aby była to usługa właśnie nieuzależniona od tego, czy mamy takie czy inne poglądy polityczne, bo wszyscy powinniśmy być równo traktowani. I to nie jest jakiś nadmierny idealizm z mojej strony, od razu zastrzegę, bo mam wrażenie, że bardzo wielu, również polityków, osobiście przez ostatnich 8 lat zetknęło się z tą upolitycznioną prokuraturą przez Ziobrę, czy z sądami i wiedzą, jak istotne jest, aby wymiar sprawiedliwości był niezależny, bo tylko taki daje gwarancję przestrzegania procedur, uprawnień, które im przysługują, żeby nie było tych bezzasadnych aresztów, nie było zatrzymań o 6 rano, nie było, nie wiem, relacji na żywo w mediach publicznych z zatrzymania tego czy innego polityka. No takie rzeczy nie mają prawa się wydarzyć i mam nadzieję, jeśli się mylę, to będzie to przerażające, że te 8 lat to była taka szczepionka, którą sobie zafundowaliśmy, że nigdy więcej po prostu nie pozwolimy, aby ktoś rujnował takie instytucje publiczne, no i de facto rujnował nasze życie, nasze poczucie bezpieczeństwa. No, będziemy na pewno obserwować, co się teraz będzie działo i zobaczymy, czy to była szczepionka, a może szczepionką będzie to, co się teraz dzieje, czyli to bardzo bolesne oddawanie władzy, które... No, zobaczymy, może najpierw musi być gorzej, żeby było lepiej. Czy irytuje tylko elektorat koalicji rządzącej, czy elektorat Prawa i Sprawiedliwości w którymś momencie też zacznie mieć tego po prostu dość, bo można używać wielu wielkich słów, można mówić o gwałceniu demokracji, łamaniu konstytucji, zamachu stanu, więźniach politycznych i tak dalej, a potem okazuje się, że państwo normalnie funkcjonuje, przychodzi emerytura, przychodzi 800+, ludzie dostają wypłaty. A prokuratura przyjmuje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i nadal ściga sprawców. Więc zobaczymy, bez względu na to, na pewno będziemy to obserwować i komentować. Państwo przysłali nam jeszcze bardzo dużo super naklejek. Nie wszystkie wyłapałam, za to z góry przepraszam. Widzę, że Jejk Osicki z pytaniem, dlaczego Wąsik ma telewizor wyniesiony ze świetlicy więziennej, dlaczego siedzi sam w 4-osobowej celi i otrzymuje jedzenie z cateringu. Nie wiem, skąd pan ma te informacje, nie wiem, czy tak jest, więc trudno to komentować. Patrzę, kto tam jeszcze nam wysłał. Widziałam w międzyczasie pozdrowienia z Węgier. Pan Krzysztof Piotrowiak pyta, czy naszym zdaniem Polską rządzą mądrzy i rzetelni politycy. Już, panie Piotrze, proszę nam wybaczyć, ale nie będziemy już teraz rozwijały nowego wątku, bo jesteśmy tu bardzo długo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewa Wrzosek, prokuratorka, Lex Super Omnia. Było mi bardzo miło, bardzo mnie dziękuję. Również. Ja państwu bardzo dziękuję. To był bardzo dynamiczny wieczór z przerwą na alarm, ale cieszę się, że po tej przerwie państwo dołączyli do nas ponownie i że byli państwo z nami przez ten cały wieczór i dziękujemy za całe wsparcie, które nam państwo dają. A teraz już życzę spokojnego wieczora. Zapraszam jutro o 21:00. Będę tutaj również. Razem z Kamilą Biedrzycką będziemy komentowały to, co się będzie działo jutro w Sejmie, a będzie na pewno bardzo, bardzo gorąco. Dobrej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.